TVP Info na żywo 10.13. Jest niedziela. I tu taki program jest cyklicznie, do którego Żydzi z TVP zapraszają tylko Żydów. Ilu to ich dzisiaj mamy? 6 plus redaktorek, czyli 7 Żydów przy stole, rozmawia o Polsce. I na pewno nie rozmawiają o tej sytuacji, że 10 lipca 2015 roku Sejm na Wiejskiej dobił do liczby uchwalonych bubli prawnych 666. I proszę Państwa, co widzimy? Tą różnicę ogromne przyspieszenie na Wiejskiej widzimy, bo przyniosę sobie wskaźnik, bo nie zabrałam. No, Państwo, którzy śledzą te byłego prezydenta. I ten były prezydent dostał takiej biegunki legislacyjnej. Pokazuję Państwu różnicę w sesjach. Sesje są co 2 tygodnie na Wiejskiej. Ile oni tych bubli uchwalili? Tutaj 25, a tutaj różnica jest dużo wyższa. 38, proszę Państwa. No to jest nie dość, że rekord świata w uchwalaniu bubli prawnych 10 lipca, który Sejm uzyskał. I tu pytanie postawić naprawdę trzeba jasno, kto zadaniuje tych posłów, bo ośrodki to są niepolskie, antypolskie, zagraniczne. 38 ustaw uchwalił Sejm na jednej sesji trzydniowej. I teraz Senat RP będzie musiał dobić do tej ilości na następnych sesjach. A potem te szabas goje pojadą na wakacje. I oczywiście sprzeciwiamy się temu, ponieważ 666 bubli prawnych to jest taki śmietnik i tykająca bomba, że to po prostu wszystko trzeba unieważnić. I jak to zrobić, proszę Państwa, żeby to szaleństwo tej kadencji 2011 do 2015 Sejmu i Senatu unieważnić? No więc tu odpowiedź jest prosta. Prezydent Rzeczypospolitej znajduje się na uchodźstwie. Przypomnę dla Państwa, którzy być może nie śledzą wszystkich moich filmów, nie widzieli, że sukcesja prezydenta RP, który znajduje się na uchodźstwie dlatego, że Niemcy napadli na Polskę 1 września 1939 roku. Po prezydencie Mościckim sukcesję objął Władysław Raczkiewicz i on sprawował swój urząd od 1939 do 1947. Po swojej śmierci, przed śmiercią, bo sukcesja prezydenta RP w stanie wojny, bo Polska jest nadal w stanie wojny z Niemcami, dlatego że nie ma traktatu pokojowego, sukcesja odbywa się z mianowania, a nie z wyborów powszechnych. August Zaleski został nominowany przez Władysława Raczkiewicza na urząd prezydenta, objął ten urząd w 1947 i piastował go do 1972, czyli
20 parę lat, bardzo długo. I mianował swoim następcom sukcesja zgodnie z konstytucją z 1935 roku w stanie wojny. Polski prezydent mianuje swojego następcę. Został nim Juliusz Nowina Sokolnicki. I piastował urząd prezydenta Rzeczypospolitej od 1972 do 2009 roku. Dwa dni przed śmiercią, 15 sierpnia 2009 roku, wyznaczył swojego następcę, którym został Jan Zbigniew Potocki. I z konstytucji z 1935 roku, z 24 kwietnia, zwanej konstytucją kwietniową, która zawiera zaledwie, jak na akty prawne, które obecna ekipa na Wiejskiej uchwala od lat. Widzicie Państwo przepisy końcowe. Przepisy końcowe artykuł 81, czyli konstytucja kwietniowa z 1935 roku zawiera zaledwie 81 artykułów. I tak, proszę Państwa, tworzy się prawo. I prawo musi być jasne, ostro określone, nie zawile, a dzisiaj robi się takie tasiemce. Sam kodeks wyborczy, który został uchwalony w 2011 roku, ma ponad 500 artykułów, a konstytucja kwietniowa ma zaledwie 81. I w ustępie drugim, ja go zacytuję, jednocześnie uchyla się ustawę z dnia 17 marca 1921 roku. Więc uchylono konstytucję z 1921 roku. I towarzysz Bierut, jako prezydent obejmujący urząd w PRL-u w 1947, i to nie może być przypadek, bo Bierut właśnie w 1947, wtedy kiedy prezydent Raczkiewicz zdawał urząd Augustowi Zaleskiemu, który objął urząd właśnie w 1947 i piastował go do 1972, August Zaleski, to proszę Państwa, również Bierut objął w PRL-u w 1947 urząd prezydenta. I rok wcześniej, w 1946, wysłano z misją wojskową SMIERSZ Achnenerbę kogo? Właśnie Żyda Kiszczaka do Londynu. I zadaniem Kiszczaka było zwerbowanie i rozproszenie, dywersja właśnie tego środowiska wokół prezydenta drugiej RP na uchodźstwie w Londynie. I to się powiodło Kiszczakowi na wielką niekorzyść dla Polski, dlatego że zmarł po pobycie Kiszczaka, nomen omen, zmarł Władysław Raczkiewicz. Kiszczak wrócił w 1947 z tej misji do PRL-u i natychmiast awansował. Jak daleko awansował, to widzimy później w jego ludobójczej karierze przy Jaruzelskim. A właśnie ta akcja w Londynie Kiszczaka była jego wstępem do kariery. SMIERSZ. Niektórzy udają, że nie wiedzą, czym jest SMIERSZ i czym jest Achnenerbe. Ja zachęcam do zainteresowania się tymi dwoma organizacjami.
I August Zaleski nie zgodził się komunistom oddać, przekazać władzy urzędu prezydenta, bo konstytucja, na którą Bierut przysięgał, została uchylona w 1935 roku. Weszła w życie ustawa, konstytucja kwietniowa i to jest ten punkt pierwszy, artykuł 81, przepisy końcowe konstytucji z 1935 roku, a w punkcie drugim uchyla się konstytucję z 1921. A więc Bierut po prostu przysięgał na konstytucję, która była uchylona, ale jednak przysięgał na konstytucję z 1921. I teraz trzeba postawić pytanie w przededniu przysięgi prezydenckiej elekta Andrzeja Duda, na którą konstytucję Duda będzie przysięgał. Bo jeżeli złoży przysięgę na konstytucję z 1997 roku, a nie na konstytucję nadal obowiązującą z 1935 roku, będzie Andrzej Duda prezydentem PRL-u, bo trzecia RP nie ma ciągłości z drugą RP, ma ciągłość z PRL-em. I to jest władza nielegalna. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówiła Beata Andrejas. Szczęść Boże.